Seks w tarocie. Dzisiaj, kochani, trzecia część filmiku, jak przedstawia się temat seksu w tarocie. I właśnie, kochani, dzisiaj przedstawię Wam to za pomocą kart dworskich mieczy. Karty dworskie mieczy, jest to oczywiście żywioł powietrza, są to energie szybkie, błyskawiczne wręcz, najszybsze w tarocie. Są to często właśnie takie znaki zodiakalne, jak symbolizują takie znaki zodiakalne, jak bliźnięta, wagi i wodniki. I dzisiaj właśnie za pomocą czterech grup przybliżę Państwu ten temat w tarocie. Niemniej jednak, zanim zacznę, proszę o lajki dla wymiany energii za mój poświęcony czas. Dziękuję również za Państwa wszystkie komentarze, interakcje ze mną, feedback, czy te wróżby rezonując z Państwem, również Państwa historie, które są bardzo ciekawe i inspirujące dla mnie. Proszę również o kontakt ze mną na wróżby indywidualne. E-mail mój jest pod filmikiem. Zapraszam serdecznie. I również dziękuję Państwu za subskrypcję mojego kanału. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, to zostań subskrybentem. Wtedy dostaniesz wszystkie darmowe wróżby, filmiki, horoskopy i również rytuały, afirmacje, które robimy wspólnie na moim kanale. Cieszę się, że zasubskrybujesz mój kanał. Dziękuję z góry. Więc, kochani, zacznijmy ten temat teraz omawiać. Seks w tarocie. Seks w tarocie to temat również przedstawiony w kartach. Do tego używam specjalnie tej właśnie talii tarota, czyli Tarot of Sexual Magic, czyli magia seksualna w tarocie, tarot magii seksualnej. Właśnie ten tarot dzisiaj używam do naszej wróżby. Jeśli chodzi o miecze, no są na pewno żywiołem ostrym, prawda? Który jest tak naprawdę symbolem walki, również intelektu, również wspaniałych zdolności werbalnych, komunikacji. Jest to żywioł powietrza, który jest szybki, ale też ostry w działaniu. To są osoby, właśnie, które już wspomniałam, bliźnięta, wagi, wodniki, które zachowują się szybko, podejmują decyzje szybko, odcinają również szybko, jeśli im coś nie służy. Są ostre w działaniu. Też symbolizuje ich taka, przypuśćmy, no tutaj charakterystyka, że szybko popadają w gniew, złość, walczą też o swoje cele, podążają do realizacji swoich celów szybko i bardzo pewnie siebie, zdecydowanie. Lubią szybkie zmiany. Właśnie jak mówię, wszystko rozpatrują na poziomie głowy, czyli muszą wszystko przemyśleć racjonalnie. Ich na pewno zaletą jest dobra komunikacja, zdolności werbalne, mowa. Także to są właśnie takie znaki, takie osobowości. Jednakże, kochani, dzisiaj mówimy o specyficznym temacie seksu. Już przypominam, że właśnie miecze same w sobie oznaczają męską energię, energię waleczną. Czyli jeśli pytasz o seks i mężczyzna wyjdzie Ci właśnie w tarocie jako energia w mieczach, w kartach właśnie dworskich mieczy, to możesz się spodziewać, że on zainicjuje kontakt seksualny, że on wyjdzie właśnie z inicjatywą i walczy o ten kontakt seksualny, o momenty intymne, ponieważ dąży bardzo zdecydowanie i ostro do swojego celu. Miecze to również, tak jak już wspomniałam, intelekt, umysł i piękne słowa, czyli tutaj mężczyźni, którzy
swoim słowem, swoimi zdolnościami werbalnymi potrafią szybko zdobyć kobietę w seksie. Seks będzie poprzedzony tutaj najczęściej rozmową, uwodzeniem, pięknym flirtem werbalnym. To często gra słów poprzedzająca akt seksualny. To właśnie gra pięknych słów, jakby w tym, w takiej otoczce pięknego flirtu, by zdobyć partnerkę, jeśli chodzi o akt właśnie intymny. Miecze często sobie wyobrażają i marzą, jak to będzie przed stosunkiem z nim, z tym właśnie mężczyzną w tych energiach mieczy, czy z nią, tak, jeśli tu mamy, niezależnie jest to od płci, i jeśli jesteś osobą pytającą męską czy damską, nie gra to roli. Również jeśli wyciągniecie karty męskie, to nie gra to roli, to są energie, prawda? Energie mieczy, które są właśnie tak scharakteryzowane, jak wcześniej wspomniałam. Miecze potrafią dobrze wyobrazić sobie sceny, wizualizować sytuacje intymne. Ogólnie miecze są niezbyt temperamentne, ponieważ są nie za bardzo emocjonalne i uczuciowe, prawda? Ukrywają emocje i uczucia, jeśli nawet są zakochane, działają ostro, wyrachowanie, przemyślanie. W wymarzonym seksie nie powinno być myślenia, tylko emocje i namiętność. Natomiast no, partnerzy czy partnerki spod znaku mieczy, właśnie spod tej energii mieczy, w tej energii mieczy, są właśnie, no, działają ostro, są ostre właśnie w seksie, ale emocje i namiętności powstrzymują, prawda? Nie są to karty dworskie, kielichów lub buław, więc tutaj po prostu jest zupełnie inna energia, kochani, dlatego robię specjalny filmik na ten temat. Miecze lubią zawsze przed seksem przemyśleć, pomyśleć, zaplanować, wszystko jakby przeanalizować właśnie intelektualnie. Nie idą na żywioł, tylko właśnie wszystko mentalnie muszą tutaj jakby przemyśleć. Dobrze, kochani, zobaczmy teraz właśnie, jakie mamy cztery grupy. Przypatrzcie się, kochani, tym grupom. Pierwsza grupa, serduszko różowe, porcelanowe. Druga grupa, bryłka kamienia cytrynu, czyli cytryn, kwarc cytrynowy. Trzecia grupa, aniołek biało-brązowy, taki złoty, pozłacany też. I czwarta grupa, kulka kwarcu różowego, kamień kwarc różowy. Popatrzcie, kochani, przez jedną minutkę lub parę sekund, która grupa Was przyciąga, zanim się zdecydujecie. Zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. Grupa pierwsza, serduszko porcelanowe, różowe. Zobaczmy, jaką kartę mamy. Bube de Schwerte, czyli paś mieczy. Kochani, paś mieczy czyli osoba młoda, niedoświadczona. Paś mieczy to osoba, która też nazywana jest w kartach tarota giermek mieczy. Ta osoba dopiero się uczy, nabywa doświadczeń seksualnych. Jest to osoba w wieku od 15 do 25 lat.
maksymalnie 25 lat, tak opisują tą kartę właśnie różne poradniki. Także osoba młoda, młodzieniec, tak, młody mężczyzna, który zdobywa dopiero doświadczenia na właśnie tutaj polu seksualnym. Giermek mieczy, kochani, także zwany właśnie paziem mieczy, jest to poszukiwacz. Może student, może ktoś, kto się jeszcze uczy, jakiś uczeń, pragnie zdobywać właśnie wiele doświadczeń. Także uwaga, jeśli chodzi być może o wierność tego mężczyzny, także on ma taką potrzebę właśnie zdobywania doświadczeń. Jeśli chodzi tutaj o niego jako kochanka, no jest niedoświadczonym kochankiem lub mało doświadczonym, jeśli chodzi o stronę praktyczną w sprawach intymnych, teoretycznie jest przygotowany pod każdym względem do stosunku intymnego z Wami, czyli ma wszystko przemyślane, zaplanowane, jeśli chodzi o środki jakieś zabezpieczające, antykoncepcyjne, na pewno ma to dobrze wszystko zaplanowane i przemyślane, ponieważ no, kieruje się tutaj intelektem, prawda? Nie idzie na żywioł. Teoretycznie jest przygotowany pod każdym względem, czyli na pewno już coś reżyserował, na pewno coś już tutaj googlował, czytał, oglądał, patrzył, jak tutaj Ciebie, kochana osoba pytająca, zaspokoić, jak właśnie tutaj najlepiej się właśnie tutaj zachować jako kochanek, czyli jest dobrze teoretycznie przygotowany, na pewno przeczytał już wiele książek na ten temat, zobaczył wiele filmów, wiele filmików na YouTubie, czy wiele instrukcji, czyli teoretycznie na pewno wszystko tutaj przemyślał. Natomiast jeśli chodzi o praktyczną stronę, jako kochanek jest jeszcze mało doświadczony, zdobywa jeszcze ciągle praktyczne doświadczenia. Pragnie przede wszystkim doświadczać właśnie i badać, eksperymentować, wyciągać wnioski, czy może być dobrym kochankiem, czy potrafi zaspokoić Was właśnie jako partnerkę. Także, kochani, no ale na pewno jest to młody kochanek, młody mężczyzna, młody partner, więc to samo już jest wspaniałe i jest to również wspaniałe, że jest skłonny, by uczyć się coraz więcej, chłonie poprzez doświadczenia swoją wiedzę, także na pewno jest duży potencjał w tym paziu mieczy. Jest ostry, lubi również seks przez internet czy wideokamerkę. Właśnie miecze mówią o tym, że są tutaj te karty ostre, działają właśnie tutaj w różny sposób. Seks przez internet czy telefon jest też tutaj możliwy. Dziękuję grupie pierwszej i zobaczmy, kochani, grupę drugą. Grupa druga. Był to kwarc cytrynowy. Kwarc cytrynowy, czyli cytryn. I jest to karta dwóch mieczy. Oczywiście karty są wylosowane przypadkowo. Te karty mi po prostu wyskoczyły poprzez tasowanie. Dwóch mieczy. Karta dwóch mieczy, kochani, w tarocie oznacza ogólnie potrzeby podjęcia jakiejś decyzji. Patrzenie sercem, a nie rozumem. Nie patrzenie sercem, właśnie nie sercem, ponieważ są to miecze, energie mieczy. Czyli nie patrzenie sercem, emocjami, uczuciami, ale rozumem. Oznacza też normalnie w tarocie wycofanie emocjonalne, właśnie pozostanie tylko w głowie, w intelekcie i zamknięcie się wręcz na emocje. Prawda? Co to oznacza, kochani, dla spraw seksualnych? Dwójka mieczy.
Dwójka mieczy tutaj często wypada mówi o seksie przez internet. Mówi też o ostrej, pikantnej, no, ekscytującej grze słów. Tak? Także ostra gra słów, ostry flirt. I jednak prawdziwe emocje i uczucia zostają zatajone. Tak jak mówiłam już, że uczucia zostaną odcinane, ukrywane, zatajone, natomiast jakby właśnie głęboko ukryte. Natomiast dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że właśnie uczucia i emocje zostaną tutaj w takim akcie intymnym ukryte, że nie chce partner pokazywać tych emocji, jakby odcina je? Ponieważ ma wielkie obawy tak naprawdę i nie umie ich ujawnić. Chce się zawsze pokazać jako intelektualista, jako ostro działająca osoba, pewna siebie, a wszystkie właśnie uczuciowe, emocjonalne sprawy chce odciąć i nie potrafi je pokazać właśnie nawet w sprawach intymnych. Ten partner lub ta partnerka, jeśli jest tutaj osoba męska, która pyta, te osoby właśnie mogą mieć też problem, jeśli chodzi o takie najprostsze wyrażanie uczuć. Czyli poprzez dotyk i przytulenie, patrzenie w oczy, głaskanie, nie potrafią właśnie tak uczuciowo tutaj zachowywać się lub ujawniać właśnie poprzez to jakieś takie normalne gesty, tak? Czy przytulenia, czy głaskania, czy wzięcia właśnie partnera w ramiona. Nie potrafią właśnie tak się uczuciowo, emocjonalnie zachowywać. Nie umie właśnie ta osoba odkrywać się uczuciowo i uzewnętrzniać tego, co naprawdę czuje do Was. Nie potrafi Wam właśnie wyznać tych wszystkich emocjonalnych swoich stanów, ukrywa to. Okazuje się ta osoba nawet w tych intymnych właśnie takich momentach zimna, tak jakby no, oziębła wręcz nieraz. Potrzebuje seksu, oczywiście jest ostra w seksie, jest ostrym kochankiem, ale trudno mu się przełamać uczuciowo, emocjonalnie i kobiecie jest ciężko właśnie przekroczyć jakby ten taki mur, który buduje właśnie wokół siebie ta osoba. Czasami ma też ta osoba, ten kochanek, problemy z impotencją. Także nie jest, kochani, tutaj prosta grupa, którą wybrałyście. No, jeśli ma ten właśnie tej partner potrzeby jakiejś tej seksualnej intymności, zachowuje się bardziej zimno, właśnie chodzi tylko o seks, o akt seksualny. Natomiast jeśli pragniecie wyjawnienia tu uczuć i emocji, jest to na pewno bardziej już skomplikowane dla tego partnera. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia, kochani, to aniołek. Aniołek biało-brązowy, pozłacany. Zobaczmy, co wybraliście, kochana grupa trzecia. Rita de Schwerte, czyli rycerz mieczy. Wow! No, rycerz mieczy, kochani, potencjał. Na pewno jest to niesamowity. Walczy o intymne momenty z Wami. Rycerz mieczy w ogólnym tarocie broni w to, co wierzy, jest idealistą, zimnym dyskutantem, lubi akcje, jest bardzo aktywny. Walczy na pewno o Was i o wszystkie momenty seksualne z Wami, czyli walczy o Wasze względy. Och, będzie się działo, kochani, seks będzie na pewno z takim partnerem. On odważnie, walecznie podejdzie do właśnie tematu seksu, przejmie inicjatywę, jest gwałtowny i bardzo ruchliwy, bardzo aktywny jako kochanek. Jednak myśli głównie o sobie, jest egoistyczny. Myśli o tym, by zaspokoić swoje żądze. Potrafi być, no niestety, też w seksie egoistyczny. Seks może być więc szybki, bardzo energiczny, a on potraktuje Cię po prostu jak zdobycz i zacznie polować
na następną. Także jest to na pewno mężczyzna, który walczy o względy kobiet, lubi akcję, lubi szybko zdobywać kobiety, lubi szybki seks, lubi aktywny być w seksie i też chce szybko dojść do szczytu, być może nawet zaniedbując Ciebie. No i jutro już musisz się z tym liczyć, że będzie walczył o względy być może innej kobiety. Także to było, kochani, dla grupy trzeciej. I spójrzmy, co pokaże nam grupa czwarta. Grupa czwarta, czyli kwarc różowy, kuleczka. König der Schwerte, wow, czyli macie do czynienia tutaj w seksie z majestatem królewskim. Król mieczy. Król mieczy, kochani, no to osoba o bardzo silnej osobowości. Jak widzimy tutaj na tej karcie, klęczy przed nim kobieta. Inna kobieta patrzy właśnie tutaj z dala, obserwuje tą sytuację. Czyli jak widzimy, król mieczy to przede wszystkim władza, on chce mieć władzę nad kobietą, on ma wiele kobiet. Król mieczy jest to mózg całego tarota, kieruje się przede wszystkim mózgiem, przemyśli swoje plany seksualne, jest logiczny, analityczny, bezstronny, podejmuje szybko decyzje, wyraża konkretne decyzje i działa szybko. No król mieczy oczywiście bardzo silna, władcza osobowość. Jeśli jego symbolizuje właśnie król mieczy, Twojego partnera, partnerkę, to będzie seks według jego reguł. On rządzi, on jako majestat jest właśnie królem. On przede wszystkim stawia tutaj warunki i reguły gry. Czyli tak jak on lubi właśnie tutaj seks, będzie musiało się dziać. On oczywiście zawłada Wami w łóżku. Najlepiej, żeby kobieta się dostosowała. Seks jest bez większych emocji, bez czułości, oschły. Natomiast król właśnie włada też w łóżku. On działa schematycznie, przemyślanie, silny, jest silny seksualnie, wie, czego chce i chce to dostać. Także jest wyrachowany w działaniu, wie właśnie, jak tutaj owładnąć kobietą. Bez wątpienia wykaże się wielkim doświadczeniem. Jest to pan i władca na tronie, tak samo jest panem i władcą w łóżku. A kobieta powinna być posłuszna u jego stóp. Także macie z wielkim majestatem do czynienia w łóżku i musicie wykonywać jego polecenia. Tak wyobraża sobie właśnie król mieczy seks. Także na pewno wydaje polecenia, rządzi, władczy jest, a Wy po prostu powinnyście wykonywać posłusznie jego polecenia, ponieważ właśnie król mieczy to lubi i to jest dla niego ekscytujące. Także, kochani, król mieczy to nie tylko król dla swojego ludu i poddanych, ale również król i władca w łóżku. Nie zapomnijcie o tym i poddajcie się jego rządzom. Także dziękuję grupie czwartej i dziękuję wszystkim kochanym widzom. Myślę, że było to interesujące, temat inny, ciekawy, ekscytujący. Także, kochani, do usłyszenia. Będą jeszcze następne odcinki tego tematu. Życzę Wam wszystkim wspaniałych, intymnych doświadczeń z Waszymi królami, rycerzami, paziami, mieczy. Do usłyszenia już niedługo.